25 sierpnia odbyły się pleszewskie dożynki miejsko-gminne. Ich gospodarzem była w tym roku wieś Dobra Nadzieja. Święto tegorocznych plonów rozpoczęło się mszą świętą dziękczynną w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Obrzęd dożynkowy, który odbywał się na placu przy przedszkolu w Dobrej Nadziei, wykonał zespół Goślinianie z murowanej gośliny. Po raz pierwszy mieliśmy okazję robić tak duże dożynki. Jesteśmy naprawdę zaszczyceni i dumni, że mogliśmy gościć tyle osób, które chętne były zobaczyć, jak żeśmy przygotowali. A przygotowano wiele. Zespół Goślinianie nie tylko poprowadził obrzęd, ale i zaprezentował tańce śląskie i kaszubskie. Nie zabrakło więc kujawiaka czy oberka. Na dożynkowej scenie zaprezentowała się także kapela Pleszewioki, ale i mali podopieczni świetlicy środowiskowej w Dobrej Nadziei. Podczas dożynek można też było dobrze zjeść i kupić rękodzieło wykonane przez koło gospodyń wiejskich. Starostą dożynek był Paweł Berus. W niesieniu chleba towarzyszyła mu starościna Danuta Duczmal. Ich asystentami byli Magdalena Hadrzyńska oraz Włodzimierz Cegła. Jednak dożynki mają nie tylko tradycję dziękczynną, to także zabawa z okazji zakończenia żniw i integracja. Ta tradycja jest dla rolników bardzo ważna. Bardzo ważna. No, powinno się rolnicy spotykać razem, nie? Porozmawiać. Żeśmy dostali zaproszenie właśnie od pani sołtys i żeśmy przyjechali. Jak najbardziej. Dożynki powinny być. Powinni ludzie się spotykać, porozmawiać, nawet się zabawić na wieczór, czy młodzi, czy starsi. Kto może, kto jest zdrowy, bawić się. Wszystko po to, by świętować zakończony rok pracy rolników. A ten często nie jest łatwy. Mimo to zawsze jest za co dziękować. No, tegoroczne żniwa były gorsze jak z zeszłego roku, ale nie można było narzekać, nie było tak źle. Rok pracy bardzo ciężki, skazany na pogody różne. Ale zawsze jest finisz pozytywny przeważnie. Także cieszymy się, że jest jak jest. Choć władze miasta i gminy Pleszew pogody nie zapewnią, starają się wspierać rolników choćby w zakresie infrastruktury. To przede wszystkim kanalizacja, drogi, targowisko, które budujemy w Pleszewie, a najważniejsze to chyba przekazywane środki w ramach Funduszu Sołeckiego. To są pieniądze, które rolnicy, mieszkańcy poszczególnych wsi sami dzielą. Oni uważają, co jest najważniejsze i oni decydują, na co to wszystko ma być przeznaczone. Pozostaje życzyć pleszewskim rolnikom dobrego i obfitego w plony przyszłego roku.